Dzień dobry kochani, w 12 dniu Vlogmas i patrzcie jak jest biało za oknem. Normalnie teraz już to jest typowy grudzień. Z racji tego, że jeszcze mam chwilkę do wykładów, to sobie otworzymy kalendarze i dzisiaj zaczniemy od tego z kosmetykami. I pod 12 dzisiaj mamy żel pod prysznic. A 12 z jedzeniem jest tu. Już jest połowa dzisiaj. I tu mamy jagody w czekoladzie. Więc otworzyliśmy dzisiaj kalendarze. Ja teraz lecę na wykłady. I potem jadę do koleżanki, do Rybnika i spędzimy sobie taki świąteczny dzień, gdyż pójdziemy prawdopodobnie na łyżwy, na jakieś dobre jedzonko, więc bardzo się cieszę. I zrobię wam update naszej choinki. Z racji tego, że tam taka śnieżyca, to ja po prostu ubrana buty zimowe, szali, czapka i jest mi dobrze. Jeszcze rękawiczki tu mam. Mają kabusie i lecimy. Siemano, dotarłam już do Rybnika i jesteśmy z Julą na ramen w... jak się nazywa? Patio sushi. Patio sushi. I wam teraz pokażę, jak mam pyszności. Ja tutaj oprowadza Adę kulinarnie po moim Tak. Miejscu, prawda? Tutaj mam dzisiaj przewodnika po Rybniku. Dokładnie. Tutaj mamy ramen. Teraz pod bazyliką i mamy taką piękną stajenkę. Jeszcze ten śnieg to w ogóle jest takie świąteczne. Proszę bardzo, krajobrazik. Jesteśmy teraz na rynku w Rybniku i jest bardzo uroczo. Ale rok temu był ładny. Byłyśmy w Sinsayu i patrzcie, jak ja sobie kupiłam prześwietnego case'a w pierniczki. No, więc jest piękny. I dlatego kupiłam vlogmasowe rękawiczki, gdyż będę mogła je zmieniać. Nie będę musiała ściągać całych rękawiczek, żeby nagrywać coś dla was. A ja takie zwykłe, bo nie miałam. Lecimy teraz na łyżwy. Abyśmy się nie zabiły. Jedzie nasza gwiazda.
tak zasuwa. Wyszłyśmy właśnie z lodowiska i było niesamowicie, serio. Więc lecimy teraz do galerii na shopping i na picie. Koniecznie. Żyjemy! I żyjemy, przeżyłyśmy tą jazdę na łyżwach. Ale było puściutko. No. Byłyśmy tylko my, taka parka, chłopak i taka baba. No i było ekstra, więc zresztą widzieliście, jak było puściutko. Polecam. Cuda. Kolejna zimowa herbatka i bubble tea. Dwa typy ludzi. Dwa typy ludzi. Godzina 20:40. Ja już jestem w pociągu i zaraz będę odjeżdżać i jadę do Katowic. Kończymy ten dzionek, było superancko, dziękuję bardzo i mam nadzieję, że Wam też się podobało i miło Wam się oglądało. Jestem już w akademiku i ogólnie czuję, że coś mnie bierze prawdopodobnie, bo jakoś tak nie czuję się na siłach. I zrobiłam sobie taki napar, bo miałam słoik po miodzie i plałam sobie tam wrzątku i ten miód mi się tak fajnie rozpuścił. Dałam sobie imbir i plałam troszkę soku i teraz sobie tak piję taki napar właśnie, więc mam nadzieję, że takie witaminki mnie wyleczą. Właśnie zrobiłam sobie, już nie wiem, którą dzisiaj świąteczną, zimową herbatkę. Tym razem sobie zrobiłam sama w moim ulubionym kubeczku. Ulubionym, wszystkie są moje ulubione. I bym się chciała z Wami pożegnać. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten vlogmas, że miło spędziliście czas oglądając mnie. I do zobaczenia już w kolejnych vlogmasach. Buziaczki. Pa!